Wróćmy na chwilę do leczenia chirurgicznego, do nowoczesnej albo nawet ultranowoczesnej technik, które są stosowane w leczeniu, w ramach leczenia operacyjnego. Aniu, ty reprezentujesz ośrodek, w którym właściwie wszystko co nowe to prawie się tam natychmiast pojawia. Z panem profesorem Chłostą na czele jesteście orędownikami nie tylko diagnostyki, ale też i leczenia. Oddaję tobie głos. Dziękuję bardzo i korzystając z okazji chciałam jeszcze raz bardzo podziękować za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, że mogę uczestniczyć w spotkaniu i opowiedzieć o współczesnych technikach operacyjnych w uro-onkologii. I chciałabym zwrócić uwagę na pewną kwestię, bo z jednej strony przez wiele lat zasady chirurgii onkologicznej w uroonkologii się nie zmieniają, pozostają te same, ale z drugiej strony jesteśmy świadkami adaptacji coraz to nowych technik i nowych technologii, które mają na celu usprawnienie operacji, ale też potencjalnie mogą poprawić wyniki, nie tylko onkologiczne, ale teraz coraz większy nacisk kładzie się na wyniki czynnościowe. I flagowym przykładem technologii, która weszła szturmem, można powiedzieć, do uroonkologii, która budzi największe chyba zainteresowanie pacjentów, jest oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci, o którym powiem dalej. I skupię się na trzech najczęstszych nowotworach uroonkologicznych. Rozpoczniemy od głównego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, czyli raka gruczołokrokowego. I jak już wspominał pan profesor, w przypadku raka gruczołokrokowego bez przerzutów odległych, zwłaszcza z grupy ryzyka pośredniego i wysokiego, ale czasem też w przypadku grupy niskiego ryzyka, jedną z kluczowych metod postępowania jest leczenie chirurgiczne, radykalne wycięcie prostaty, czyli radykalna prostatektomia. I zabieg ten polega na usunięciu całego gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, w wyniku czego w połowie operacji mniej więcej mamy zupełnie odciętą prostatę od pęcherza i taką dziurkę w pęcherzu, a z drugiej strony mamy cewkę moczową i w drugim etapie zabiegu musimy połączyć pęcherz z cewką moczową, czyli zrobić zespolenie, co wynika też z szynowania na cewniku. I w gruncie rzeczy z tego właśnie, z tego aspektu wynika główne ryzyko powikłań, czyli ryzyko nietrzymania moczu, bo jesteśmy blisko zwieracza, oraz ryzyko zaburzeń wzwodu. I jeszcze wspomnę, że jeśli na podstawie oceny ryzyka w takich specjalnych kalkulatorach lub grupy ryzyka u pacjenta ryzyko zajęcia węzłów chłonnych przekracza 5 lub 7% to według różnych kalkulatorów, to zabiegowi usunięcia prostaty towarzyszy usunięcie węzłów chłonnych, czyli limfadenektomia. Pobieramy węzły chłonne z określonych obszarów anatomicznych w miednicy przy dużych naczyniach. I radykalną prostatektomię można wykonać z różnych dostępów. Jest dostęp tak zwany klasyczny, czyli otwarty, który w obecnych czasach już jest coraz rzadziej wykonywany, ale nie można powiedzieć, że jest to dostęp zły. Jeśli urolog zna się na rzeczy, umie operować w sposób otwarty, to jest jak najbardziej dobra metoda i można świetnie tą operację zrobić. Natomiast już od wielu, wielu lat w zasadzie coraz większym zainteresowaniem i coraz częściej w praktyce wykonujemy dostęp minimalny, minimalnie inwazyjny albo laparoskopowy, czyli przez tak zwaną dziurkę od klucza. Urolog operuje, ale przez specjalne dziurki w brzuchu, przez specjalne porty używa narzędzi, które pozwala właśnie operować przez dziurkę od klucza i można powiedzieć, że jeśli chodzi o usunięcie prostaty, to ten dostęp przez dziurkę od klucza do miednicy z powiększeniem pola operowanego jest w zasadzie chyba stworzony do tej operacji, ponieważ bardzo nam ułatwia zbliżenie się do narządów głęboko w miednicy. I od kilku lat mamy też możliwość operacji robotycznych i tu podkreślam to słowo. Operacja robotyczna tak naprawdę to się nazywa operacja z asystą robota, tak? To nie robot operuje. Dalej operuje urolog, tylko za pośrednictwem robota. Urolog siedzi przy konsoli i nadaje, prawda, bieg całej operacji, a robot niejako pośredniczy. Robot jest między konsolą i robot trzyma te przez porty specjalne narzędzia w środku, ale dalej operuje urolog, nie operuje robot. I jak wspomniałam,
Radykalna prostatektomia niestety wiąże się z ryzykiem powikłań. Niestety u prawie każdego pacjenta w momencie usunięcia cewnika o tydzień, dwa po operacji jakiś stopień nietrzymania moczu występuje, który na szczęście u większości chorych z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc stopień nasilenia się zmniejsza aż do całkowitego ustąpienia w większości przypadków. A drugim typowym powikłaniem są zaburzenia erekcji. Tutaj wyniki tej rekonwalescencji są nieco gorsze niż w przypadku nietrzymania moczu, ale opracowana dzięki temu, że lepiej poznano anatomię prostaty, anatomię chirurgiczną prostaty, udało się opracować technikę zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych. I te pęczki naczyniowo-nerwowe to są takie struktury, które idą obok prostaty i w obrębie tkanki tłuszczowej koło prostaty idą nerwy i naczynia do prącia, które odpowiadają za wzwody. I jeśli u chorego choroba jest niskiego lub pośredniego ryzyka i na przykład rezonans wskazuje, że choroba jest ograniczona do narządu, gdzie nie wychodzi poza gruczoł krokowy, choć niestety rezonans tutaj nie jest oczywiście stuprocentowo skuteczny, to możemy sobie pozwolić na technikę z zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych, czyli próbujemy te obszary, gdzie te pęczki się znajdują, zachować, to znaczy wyciąć gruczoł krokowy, ale tą tkankę tłuszczową, gdzie idą pęczki, zostawić. Niestety to nie jest tak, że te pęczki tam świecą jakoś na czerwono, że my widzimy, gdzie idą te nerwy, my tylko wiemy, gdzie one być powinny, ale oczywiście u konkretnego chorego mogą przebiegać w bardziej sposób rozszerzony, szersze, być węższe, więc zachowanie pęczków naczyniowo-nerwowych daje szansę na rekonwalescencję, na rehabilitację czynności wzwodu, tak? Ale niestety nie jest to gwarancja. I dzięki systemowi robotycznemu, czy też dzięki laparoskopii mamy jeszcze lepsze możliwości wykonywania, zastosowania tej techniki, bo mamy powiększenie, mamy przy robocie wspaniałe możliwości manewrów w zasadzie we wszystkich stopniach swobody, co pozwala lepiej tę technikę zastosować. I przejdę teraz do raka nerki. Tutaj też nadal podstawą jest leczenie chirurgiczne albo usunięcie guza nerki z zaoszczędzeniem miąższu nerkowego, czyli tak zwana tumorektomia, czyli usunięcie guza lub zwana też częściową nefrektomią, albo druga metoda to jest usunięcie nerki radykalne, czyli usunięcie całej nerki. I ten pierwszy sposób, tumorektomię, częściową nefrektomię, pozwoliłam sobie podkreślić, ponieważ aktualnie, tak jak mówiłam, kładziemy nacisk na wyniki czynnościowe, nie tylko wynik onkologiczny, oczywiście on dalej jest naszym priorytetem, ale równie ważny jest aspekt czynnościowy, zaoszczędzenie miąższu nerki, danie choremu szansy, żeby operacja nie wpłynęła znacząco na czynność nerek globalną. I obecnie, jeśli tylko technicznie mamy możliwość wykonania operacji usunięcia samego guza, to usuwamy sam guz. Ilustrację, jak taka operacja wygląda. Po lewej stronie mamy usunięcie samego guza nerki, gdzie musimy uzyskać dostęp do nerki. Musimy częściowo zwykle też tętnicze naczynie zamknąć, żeby nam bardzo dużo krwi nie uleciało w trakcie wycinania guza. Później to oczywiście wracamy z ukrwieniem nerki, wycinamy guz i szyjemy to miejsce po guzie. I to jest częściowa nefrektomia, usunięcie samego guza, a po prawej stronie mamy nefrektomię radykalną. Jeśli guz nie nadaje się, nie ma technicznych możliwości wycięcia samego guza, na przykład guz jest naciekający okoliczne tkanki lub jest szczopem nowotworowym do żyły głównej, wtedy musimy usunąć całą nerkę. I tu z takich może ciekawostek technicznych powiem, że usunięcie całej nerki technicznie jest dużo łatwiejsze dla nas. Mamy kontrolę zwykle nad naczyniami, suche pole operacyjne i tak samo konwalescencja po takim zabiegu jest zdecydowanie szybsza niż po zabiegu częściowego usunięcia nerki, ponieważ po częściowym usunięciu nerki jest tak duże ryzyko krwawienia jeszcze przez najbliższą dobę po zabiegu, że chory zwykle musi jeszcze leżeć w łóżku i bardzo bacznie być obserwowany, czy nie dojdzie do krwawienia opóźnionego. I operację częściowej nefrektomii można wykonać również z dostępu otwartego, laparoskopowego i robotycznego. I w przypadku tej operacji te dostępy są uważane mniej więcej za równoważne. To znaczy ten zabieg jest na tyle trudny technicznie, że najważniejsze, żeby urolog czuł się pewnie z tym, co robi. I
lepiej jest zrobić tą operację na otwarto, nawet kosztem blizny, troszeczkę dłuższej rekonwalescencji, ale zachować miąższ nerkowy, niż zrobić nefrektomię, usunąć całą nerkę tylko dlatego, że umiemy to lepiej zrobić laparoskopowo. Tak? Więc w tym przypadku najważniejsze jest, z jakim dostępem czujemy się najbezpieczniej, najpewniej. Więc wszystkie te dostępy otwarte, laparoskopowe czy z asystą robota są uznane za dobre. I w przypadku nefrektomii radykalnej tutaj trochę jest różnic, to znaczy dalej technicznie wszystkie dostępy są możliwe, możemy usunąć nerkę i na otwarto, i laparoskopowo, i z asystą robota, ale w tym przypadku preferowany jest dostęp laparoskopowy. O ile guz nie jest bardzo duży, nie nacieka okolicznych narządów lub nie ma czopa w żyle głównej, to preferowany jest dostęp laparoskopowy, a w przypadkach, o których powiedziałam, bardziej zaawansowanych nowotworów, dostęp otwarty. Oczywiście też można z sukcesem wykonywać tę operację robotycznie, ale tu z przyczyn, powiedzmy sobie, ekonomiczno-czasowych akurat nefrektomia radykalna nie jest tak często wykonywana z asystą robota, jak inne operacje. I na koniec rak pęcherza moczowego. Tu również leczenie chirurgiczne jest jedną z podstawowych metod leczenia. I jeśli mamy do czynienia z formą, powiedzmy sobie, wczesną, mniej zaawansowaną raka pęcherza, czyli z rakiem nienaciekającym mięśniówki, czyli mięśnia tego, który odpowiada za oddawanie moczu, to podstawą jest leczenie endoskopowe. Czyli tutaj nie robimy żadnych nacięć na skórę, tylko przez naturalne otwory ciała, dokładnie przez cewkę moczową, wprowadzamy nasze narzędzia. To się nazywa endoskopia, taki zabieg nazywa się turbetę, czyli przezcewkowa resekcja guza pęcherza, i takie leczenie w przypadku najmniej agresywnych nowotworów jest wystarczające. Jeśli te nowotwory mają potencjał do nawrotu, to uzupełniamy leczenie endoskopowe wlewkami do pęcherza, albo przy najmniejszym ryzyku taką jedną wlewką, albo całym cyklem chemioterapii lub wlewek z BCG. Natomiast jeśli rak przejdzie już na mięsień pęcherza, to nie mamy wyjścia. Musimy zaproponować leczenie radykalne, czyli cystektomię radykalną. Jest to jeden z największych, najbardziej rozległych, jeden z największych zabiegów w urologii w ogóle. U mężczyzny obejmuje usunięcie całego pęcherza razem w jednym kawałku z prostatą i pęcherzykami nasiennymi. Zawsze oprócz tego usuwamy też węzły chłonne, a u kobiety usuwamy pęcherz moczowy, węzły chłonne i też w większości przypadków narząd rodny. Więc jest to bardzo, bardzo rozległa operacja. Tu jeszcze nie dodałam na slajd, nie napisałam tego, ale podkreślam, że aktualnie standardem jest poprzedzenie tej operacji chemioterapią, o czym pewnie jeszcze powiedzą koledzy. I najpierw dajemy chemioterapię, a potem robimy bardzo rozległą operację. Z tego względu też między innymi, że operacja jest na tyle rozległa, że chory przez długi czas po tej operacji nie byłby w stanie, nie byłby w dobrej formie, żeby przejść chemioterapię. I pierwszy etap to jest właśnie usunięcie organów, czyli taki etap, powiedzmy sobie, destrukcyjny. Następnie pod koniec zabiegu musimy choremu umożliwić lub chorej oddawanie moczu, czyli musimy zrobić tak zwane odprowadzenie moczu. I tu mamy kilka sposobów, bo tak naprawdę żaden niestety nie jest idealny, dlatego właśnie jest kilka sposobów. Najprostszy to jest wszycie moczowodów do skóry i wtedy chory lub chora chodzi z dwoma workami stomijnymi, albo zrobienie wstawki jelitowej, czyli pożyczamy fragment jelita cienkiego i z tego jelita robimy wstawkę, do której wszywamy moczowody z jednej strony, a stomia jelitowa jest wyłoniona na brzuchu i też nosi się worek stominy. Albo najbardziej zaawansowany sposób odprowadzenia moczu, czyli uformowanie pęcherza zastępczego z jelita i wszczepienie go do cewki mężczyzny lub kobiety, do własnej cewki. Oczywiście wydaje się, że jest to rozwiązanie najlepsze, ale tak nie do końca jest. Po pierwsze, nie każdy nowotwór nadaje się do tego, żeby pozwolić sobie na takie odprowadzenie moczu, bo jeśli nowotwór jest w pobliżu cewki moczowej, to oczywiście nie możemy choremu lub chorej cewki moczowej zostawić, jak również jest to bardzo, bardzo rozległa operacja, więc stan zdrowia, stan wydolności nerek musi pozwalać na rozważenie takiego rozwiązania, jak również z przyczyn unerwienia taki pęcherz jelitowy nigdy nie zachowuje się tak jak pęcherz własny. On często tutaj mamy do czynienia z nietrzymaniem moczu, zwłaszcza nocnym. Więc wybór odprowadzenia moczu jest bardzo ważnym aspektem, o którym musimy porozmawiać z chorym lub chorą przed zabiegiem, wspólnie zdecydować, jakie chory ma preferencje lub chora, ale i tak decyzja jest najczęściej podejmowana już w trakcie operacji.
I tę operację też można wykonać ze wszystkich trzech dostępów, przy czym nadal najczęściej wykonywanym jest chyba dostęp klasyczny, czyli otwarty, aczkolwiek jak najbardziej można operację wykonać z dostępu laparoskopowego w klinice urologii w Krakowie. 80% cystektomii wykonujemy w sposób laparoskopowy, aczkolwiek odprowadzenie moczu już zwykle robimy sposobem otwartym i oczywiście w Polsce i na świecie też przeprowadza się te operacje z asystą robota. I podsumowując, leczenie chirurgiczne jest nadal kluczową metodą leczenia nowotworów urologicznych, choć oczywiście nie tylko ta metoda, tak? Tak jak wspomniałam o usunięciu pęcherza, usunięcie pęcherza poprzedzamy chemioterapią. Radykalną prostatektomię możemy uzupełnić radioterapią, także dalej to jest leczenie zwykle łączone, ale leczenie chirurgiczne dalej odgrywa kluczową rolę i adaptacja nowoczesnych technik i nowych technologii pozwala na zwiększenie wachlarza opcji i może poprawić wyniki. I tu z pewną satysfakcją w odniesieniu do, powiedzmy, aspektu naszego spotkania, jak się mają standardy światowe do standardów polskich, tu mogę z satysfakcją powiedzieć, że na całe szczęście, jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne, to wszystkie te metody i techniki i technologie, o których mówiłam, są dostępne w Polsce. Oczywiście kwestia robota jeszcze jest, tutaj głównie jeszcze na razie sektor prywatny, ale również już część zabiegów wykonuje się na fundusz, także z zadowoleniem mogę powiedzieć, że na szczęście tutaj w zasadzie wszystkie te metody są w Polsce wdrożone i dostępne dla chorych. Dziękuję uprzejmie. Brawo, to był wspaniały wykład. Mam jedno krótkie pytanie na koniec. Aniu, jest przed tobą pacjent albo pacjentka, która ma guz nerki, tak? Ten guz jest niewielki, chcemy usunąć tylko ten guz. Jakimi kryteriami ty się kierujesz? Czy wybieramy technikę otwartą, technikę laparoskopową, czy technikę robotową? A zadam przewrotne pytanie. Przychodzi do ciebie pacjent, pacjentka i mówi, ona chce być tylko operowana daną techniką. Czy ty tak w 100% ją słuchasz, czy jednak decydujesz we własnym jakby poczuciu doświadczeń i umiejętności i dobierasz tą terapię tak jak ty i preferujesz i sugerujesz pacjentowi? Tu zdecydowanie po raz kolejny podkreślę istotność rozmowy z pacjentką lub pacjentem. Rzeczywiście zdarzają się chorzy, którzy przychodzą z nastawieniem, że koniecznie chcą mieć operację laparoskopową albo z asystą robota. Czasami nawet do tak absurdalnych próśb dochodzi, że wolą mieć usuniętą całą nerkę laparoskopowo, byle tylko nie mieć cięcia, żeby przypadkiem nie mieć właśnie cięcia i wolą usunąć całą nerkę niż zaryzykować, powiedzmy, otwarty dostęp i zostawić miąższ. W takiej sytuacji podkreślam, najważniejsza jest rozmowa i zawsze staram się jednak tutaj przemówić, wytłumaczyć, narysować. Kluczowym aspektem przy decyzji o usunięciu, o technice usunięcia guza nerki jest jego przede wszystkim lokalizacja. To nawet nie tyle sama średnica, bo bardzo duży guz, który jest zlokalizowany na obrzeżach nerki, można wyciąć, a czasami niestety mały guzek, który jest blisko naczyń, dużych naczyń, nie jest możliwe, żeby taki guz wyciąć, ale zawsze tłumaczymy pacjentom, że jeśli tylko damy radę w trakcie operacji, to postaramy się usunąć sam guz. Niestety zawsze jest ryzyko, że przy próbie dostępu minimalnie inwazyjnego będzie konieczność konwersji i tłumaczymy, że to jest dla ratowania zdrowia i życia, że to jest dla bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Natomiast chory zawsze musi podpisać zgodę też na usunięcie całej nerki w razie czego, bo my musimy mieć, nie możemy być postawieni w sytuacji, że będzie takie krwawienie przy usunięciu guza, czy to w dostępie laparoskopowym, czy otwartym, że chory się wykrwa lub chora się wykrwawi. Także kluczowa, podkreślam, rozmowa i nie daje się namówić, że kontraktujemy laparoskopowe usunięcie samego guza. Musi być zgoda na indukcję. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co Pani doktor powiedziała. My stoimy przed Państwem z nie lada często dylematami i problemami. I proszę nas też zrozumieć. Myślę, że Pani doktor, która za chwilę będzie mówiła, Pani doktor Bożena, będąca onkologiem, również ma takie dylematy, że my musimy podjąć decyzję, dobrać tą metodę, tą terapię najwłaściwszą dla Państwa. Państwo na nas często presję pewną wywieracie, ale tak naprawdę to my jesteśmy ostatecznie odpowiedzialni za to, co będzie z Państwem się dalej działo i proszę z nami się kontaktować, jakby nasz rozumieć i komunikować się. Myślę, że to, co powiedziałaś, Aniu, to jest kluczem właśnie ta rozmowa i ten przekaz w dwie strony i zrozumienie. Aniu, bardzo dziękuję. Dziękuję. To była naprawdę super uczta.